Do nagrania tego odcinka zainspirowały mnie komentarze Wasze pod ostatnim filmem o bitwie pod wizną. Sporo osób pisało komentarze, które mówiły o tym, że cała bitwa to poświęcenie tych żołnierzy i śmierć ich, często w bardzo dramatycznych sytuacjach, chociażby pod naporem przeważającego przeciwnika, wtedy, gdy w zasadzie, jak niektórzy pisali, bitwa była z góry skazana na przegraną, czy też kiedy to kapitan Raginis popełnił samobójstwo, że to była bezsensowna walka, że ci ludzie przydaliby się później, Polsce I w zasadzie w tej całej bitwie widać tą cechę, jaką jest romantyzm, nieplanowanie na przyszłość, bezsensowna śmierć, mimo że heroiczna i mimo że życie oddane na posterunku dla Polski. Chciałbym kilka tych komentarzy przeczytać, do nich się też odnieść, ale również bardzo mnie interesuje, co Wy na ten temat sądzicie. Czy rzeczywiście te heroiczne boje, które często wiadomo było, że z góry są skazane na przegraną, czy można je nazywać bezsensownymi, czy trzeba było inaczej wtedy postępować, jeśli chodzi chociażby o bitwę pod Wizną, ale również inne bitwy, gdzie ta przewaga Niemców była wręcz straszliwa, i wiadomo było, że ta bitwa zostanie przegrana. Czy można też oceniać takie osobiste wybory ludzi, którzy popełniali samobójstwa, tak jak kapitan Raginis czy inni oficerowie, którzy, na przykład, dowiedziawszy się, że ich dowódcy nieraz gdzieś uciekli, widząc, jak przegrywają walkę z Niemcami, popełniali samobójstwa. Zastanowimy się, i też jestem ciekawy Waszej opinii: czy z takich postaw też powinniśmy wyciągać jakieś wnioski, czy w ogóle powinniśmy oceniać w jakiś sposób tych ludzi, jeśli chodzi o takie osobiste wybory, które często oni motywowali honorem, jeśli chodzi o odebranie sobie życia w trakcie wojny? Czy jednak należałoby tą bardziej romantyczną stronę pielęgnować i o niej pamiętać? Chciałbym powitać wszystkich na kanale Historia Nieoczywista, witam wszystkich dotychczas subskrybujących, stałych widzów, witam nowe osoby. Zapraszam do subskrypcji kanału, do klikania dzwoneczka, żeby przypominało Wam wtedy o filmach nowych. Lajkujcie te materiały, udostępniajcie je, to też jest mocno mi pomocne i zachęca do tworzenia nowych filmów. Zapraszam do komentowania tych filmów. Jeśli uważasz, że warto wspierać ten kanał poprzez portale, które są do tego przeznaczone, to można to robić poprzez Patronite, poprzez BuyCafe, jak również bezpośrednio na YouTube. Przyciski wesprzyj lub podziękuj, link jest w opisie i w przyczepionym komentarzu. Za takie wsparcie bardzo, bardzo dziękuję. Zastanówmy się, czy te walki we wrześniu, czy te bitwy, które często były z góry skazane na niepowodzenie, czy rzeczywiście to była tak zwana krew w piach? Jak inaczej można było się zachować, i czy w ogóle możemy takie oceny teraz po wielu latach przedstawiać? Czy były to pochopne działania, a może wręcz przeciwnie, może był to krzyk rozpaczy, kiedy ci żołnierze, oficerowie, którzy nie mieli wpływu na politykę, nie byli najwyższymi dowódcami w sztabie głównym, po prostu widząc, co się dzieje, to uczucie dumy przerastało i po prostu chcieli w ten sposób zamanifestować to, że tak źle się dzieje. Zobaczmy więc na kilka takich komentarzy, które tutaj zamieściliście. Przyznam się wam, że też kiedy czytałem o bitwie pod Wizną, to miałem też takie odczucie, że czytając niektóre opisy tego, co tam się działo, że ten romantyzm, taka, można nawet powiedzieć, bezsensowna walka, to zwracałem na to uwagę, że z jednej strony ten heroizm, to oddanie było widoczne tych ludzi, a z drugiej strony czasami się odzywał ten głos rozsądku, po co, czy trzeba było, czy ci ludzie musieli ginąć, czy w takiej sytuacji, kiedy gdy wiesz, że naprzeciwko idą przeważające siły wroga, które są siłami o tak miażdżącej sile ognia i tak miażdżąco większe niż na przykład, ci obrońcy dysponujący bardzo małymi możliwościami obrony, czy rzeczywiście poddanie się w takiej sytuacji byłoby odbierane jako dyshonor, jako coś, co niewłaściwego ci ludzie zrobili? Jak sobie pomyślimy, gdybyśmy mieli teraz taką sytuację, że po jakichś może wstępnych walkach tych 700 żołnierzy się poddało, a naprzeciwko byśmy wiedzieli, że stał Guderian z całą swoją siłą, tysiącami żołnierzy, to czy ktoś miałby w ogóle do nich jakiekolwiek pretensje? Można by raczej chyba mieć ewentualnie pretensje do dowódców, którzy nie dali im broni przeciwpancernej i tak małą liczbą żołnierzy obsadzili tą pozycję. Zobaczmy zatem na te komentarze. No i właśnie, mamy tutaj taki jeden z komentarzy, że samobójstwo Raginisa nie miało sensu. Na końcu trzeba się oddać do niewoli, by potem służyć Polsce. Jeszcze kolejny, dłuższy komentarz, że oczywiście piękna historia, wspaniałe bohaterstwo kapitana Raginisa, ale wylewa się z tego wszystko, co najgorsze w Polakach: romantyzm. Raginis, człowiek, który tak bohatersko się bronił, przy takiej dysproporcji sił rozrywa się granatem. Przecież taki fachowiec, żołnierz, który ewidentnie był znakomitym oficerem właśnie po Wrześniowej, był Polsce najbardziej potrzebny. Po ucieczce rządu, emigracji wielu generałów, człowiek taki jak Władysław Raginis byłby skarbem w polskim podziemiu i mógł jeszcze wiele dobrego zrobić dla ojczyzny. To było takie polskie w złym tego słowa znaczeniu. Mamy tutaj taką opinię jednego z widzów, że Raginis kierował się tym romantyzmem. Z drugiej strony, niektórzy piszą, że te decyzje nie powinniśmy oceniać. I tutaj mam też taki problem, można powiedzieć, z tą sprawą, bo rzeczywiście z jednej strony to jest sensowne, co tutaj widz napisał. Z drugiej strony była to jednak osobista decyzja dotycząca tego człowieka, jego osobiście wybrał samobójstwo. Jest to trudne, powiem wam, żeby tak ocenić taki czyn, który dotyczy tej konkretnej osoby. I tak samo można powiedzieć z tymi innymi oficerami, którzy też wybierali samobójstwo. Bo czymś innym, wydaje mi się, jest na przykład ocenianie dowódców, szczególnie tego najwyższego szczebla, że przykładowo wywołali Powstanie Warszawskie, że później to powstanie ileś tam dni trwało, że nie skapitulowano wcześniej, że tak, a nie inaczej dano rozkazy do ataków na pozycje umocnione bez broni, gdzie Ci ludzie wydawali rozkazy innym, często tysiącom innych żołnierzy, a czymś innym jednak jest taka osobista decyzja o ktoś zakańcza życie, popełniając samobójstwo, jeśli chodzi o wojnę. Draginis popełnił samobójstwo na placu boju, na swoim posterunku, ale tak jak mówiłem wcześniej, niektórzy dowiadując się o różnych przypadkach, na przykład tego, że jakiś generał opuścił swoją armię, to zostawiali list pożegnalny i również postanawiali zakończyć swoje życie. Wydaje mi się, że w wypadku ostatnim, o którym mówiłem teraz, to był swego rodzaju protest przed takim zachowaniem i tym, że Polska tak szybko przegrała wojnę, co pisał na przykład ten jeden z oficerów, że wierzył w tych dowódców, wierzył w generałów, a tutaj po kilku dniach w zasadzie wojna jest przegrana. Być może inne motywy kierowały kapitanem Raginisem zawsze będzie ten problem z oceną, bo rzeczywiście z jednej strony taki człowiek mógłby się, a na pewno by się przydał, czy to w podziemi, czy to w jakichś innych strukturach na zachodzie, w polskich siłach zbrojnych. Tutaj w odpowiedzi na ten komentarz o tym romantyzmie Raginisa, jeden z widzów napisał, dla porównania bohaterscy obrońcy Westerplatte poszli do niewoli, odsiedzieli swoje w flagach, a po wojnie major Sucharski wstąpił do drugiego korpusu polskiego we Włoszech, a kapitan Dąbrowski do polskiej marynarki wojennej, obrońcy Warszawy w większości poszli do niewoli niemieckiej, a po wojnie też a to w polskiej armii na zachodzie lub w wojsku polskim tu w kraju. Gdziekolwiek szli, byli przydatni i służyli Polsce wiedzą i doświadczeniem. Następny komentarz, który chciałbym przeczytać, mówi tak: Kolejne piękne samobójstwo Polaków. Odważni i szlachetni ludzie zginęli przez nieudolność, egoizm, brak empatii ówczesnych władz. Inny użytkownik pisze: Krew w piach, moim zdaniem. Co zmieniła ich bohaterska śmierć w kampanii wrześniowej? Nic. Ktoś też odpowiedział, że jeśli chodzi o samobójstwo kapitana Raginisa, to masz rację, nie miało ono żadnego sensu. Po przegranej bitwie mógł albo się wycofać, albo pójść do niewoli, z której mógłby uciec przy nadarzającej się okazji i wrócić do walki, na przykład na zachodzie. Rzeczą żołnierza nie jest głupkowata śmierć na polu chwały, tylko walka o ojczyznę, która polega na eliminacji jej wrogów. Tutaj oczywiście zacytowałem słowa z komentarza pod filmem Bitwa pod Wizną na moim kanale. Znowu tutaj przebija u Was w tych komentarzach widzów, że sporo osób uważa, że jednak to było bez, bez sensu. To oczywiście często, tak jak mówię, były osobiste wybory tych ludzi. Z drugiej strony jednak, często byli to dowódcy tych mniejszych oddziałów, którzy mieli możliwości oddziaływania na tych swoich podwładnych. Tak mi się nasuwa w takich momentach myśl, że skoro kampania polska teraz, przynajmniej z perspektywy czasu, wiemy, że była tak dramatycznie przegrywana, to można byłoby powiedzieć, że w zasadzie nikt z żołnierzy nie powinien walczyć, tylko od razu się może poddać. Wiadomo, że to by nie nastąpiło, natomiast są też takie głosy, że trzeba było szybko kapitulować, nie wykrwawiać dalej wojska i kraju, tylko podpisywać ugodę z Niemcami. To tak w skali już nie konkretnej tylko jednej bitwy, jednego wydarzenia, tylko biorąc pod uwagę już cały kraj, cały obraz kampanii polskiej. Jedno jest pewne, że rzeczywiście ci ludzie przydaliby się dalej Polsce. Niektórzy mogliby dalej gdzieś działać, czy w podziemiu, czy na zachodzie, czy starać się w jakiś inny sposób służyć na rzecz polskich interesów. Natomiast w taki sposób, gdzie po heroicznej, po bohaterskiej walce, ale jednak oddawali życie, nie mając żadnych szans na zwycięstwo, albo wiedząc z góry, że bitwa będzie przegrana, że walka będzie przegrana, można się zastanawiać, które rozwiązanie byłoby lepsze. Jeszcze trzeba też pamiętać, że być może ci ludzie wtedy tak nie kalkulowali bo po prostu dostali rozkaz i ten rozkaz chcieli wykonać. Ten honor, o którym często mówimy, o którym oni też mówili, czy pisali w listach pożegnalnych, jednak był w ich głowach, w tym ich DNA zapisany, i wydaje się, że to też musimy brać pod uwagę, że to było wśród tych żołnierzy, wśród tych oficerów dość mocno zakorzenione i oni mogli w taki sposób myśleć i w taki sposób uważać, że trwali na takim posterunku, mimo beznadziejnej sytuacji, jest ich obowiązkiem, i nie kalkulowali za bardzo przy tym. Chciałbym Was zapytać, co Wy sądzicie na temat takiego postępowania wtedy. Czy powinniśmy jednak wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość, czy ci ludzie wtedy podejmowali najlepsze decyzje, czy jednak biorąc pod uwagę zbiorowość społeczeństwo polskie kraj? Nie było to patrząc daleko patrząc w przyszłość najlepsze rozwiązanie, żeby ginąć w bezsensownych, z góry przegranych bitwach, potyczkach, czy nawet odbierać życie, kiedy nie mogli spełnić tego obowiązku, jakim było wykonanie jakiegoś zadania? Czy honor, o którym oni pisali, mówili, to było najwłaściwsze podejście do tego problemu, czy jednak powinien być wypracowany wcześniej już wśród tych ludzi, może gdzieś poprzez z góry nawet narzucane schematy myślenia, że mamy myśleć przyszłościowo, mamy bezsensownie nie ginąć, tylko walka mimo przegranej chwilowej wcale się nie kończy, tylko trwa dalej i każde ręce, każde siły się przydadzą, żeby dalej trwać. Nie kończy się Polska, ani służba z chwilą przegranej jednej konkretnej bitwy czy wojny. Jestem ciekawy, co wy o tym sądzicie i napiszcie o tym w komentarzach. Zapraszam oczywiście do kulturalnej dyskusji pod filmem. Można też dyskutować o historii na kanale Discord. Zapraszam do tego kanału. Link też jest w opisie i w przyczepionym komentarzu. Jest tam na razie niezbyt dużo osób, ale mam nadzieję, że będzie coraz więcej i że będzie można rozruszać ten kanał na Discordzie, żeby też więcej osób mogło tam przybywać i żeby też można było tam porozmawiać o historii, przedstawić jak, jakieś ciekawostki historyczne, które zawsze każdy z nas znajduje. Zapraszam na ten kanał na Discordzie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Do zobaczenia.